No siema wszystkim, z tej strony Kelo4 i witam was w kolejnym odcinku z gry Minecraft. Jest ze mną dzisiaj Aga. Cześć. No i moi drodzy, dzisiaj po 3-tygodniowej przerwie chyba, w końcu bierzemy się, dwutygodniowej, w końcu bierzemy się za kontynuowanie tutaj walki z bossami w Twilight Forest. No i dzisiaj będziemy walczyć z Urghastem. Jak widzicie, tutaj ten budynek jest potężny, więc spodziewam się, że dość długo zajmie ten odcinek, dlatego dzisiaj głównie będziemy się skupiać oczywiście na tej wieży. No i wiecie, ja jak już to... Ja zabiłam. A, no już ubiłaś tego, widziałem Ghasta. Tam się Ghasty będą spawnić, nie? Okej. I co, moi drodzy, przypominam także o evencie styczniowa stucha, zostały nam jeszcze 3 dni. Brakuje nam cały czas 10 subów. Zobaczymy, jak to będzie. Jak nie da rady teraz, to pomyślimy w przyszłościowo o jakichś jeszcze eventach. Ja już nie mam takiego jakby parcia do przodu. No dobra, no to co, lecimy. Musimy zrobić sobie sami wejście, Aga. Mhm. No i zobaczymy. Super. Ogólnie budulec tutaj to będzie podstawa, bo jest bardzo dużo pomieszczeń, które musimy po prostu przekopać, dostać się. Tu jest też bardzo fajny motyw z drzwiami. Mogę to skopać, czy nie? Co jest? A, siekiera mi jeszcze padła. A to ty kopiesz z boku, dobra. No nie. Ja tak patrzę, mówię. O, shit, wpadłam gdzieś. Okej, okay, no i podstawa tutaj to jest zebranie kluczy. A, ja miałem swojego Staszka wziąć i ogarnąć i zapomniałem. Coś mnie leje, nawet nie wiem co. Nie mam Staszka przy sobie. Wolę jakieś. Dobra. Ja robię... Nie masz Staszka przy sobie? Nie mam Staszka. Dobra, ja muszę się cofnąć. A ty już tutaj sobie łatego nie lataj. Portal. Okej, wracamy. Nie wiem, chcesz ewentualnie, żebym jakieś żarcie może zgarnął, czy coś? Nie, ja mam 15, ty. Może też nie wiem, co moi drodzy się stało, ale mam tak mało FPS-ów. Naprawdę, mam nadzieję, że wam nie będzie ścinać. Bo mi trochę ścina, dodatkowo też, jakby powiedzieć, nagrywał na nowej myszce. Więc też do tego DPI się muszę przyzwyczaić, więc jak będę jakoś, nie wiem, niecelnie coś stawiał, czy niecelnie coś trafiał, no to musicie mi niestety wybaczyć. Boże, gdzie jest teraz Staszek? Jak mogłeś powiedzieć Staszka? Jest, dobra, znalazłem od razu, aż nie wierzę. Okej. Okay. Dawaj, moja statuetko, lecimy w piździec. Tu będzie dom, będzie o wiele szybciej niż nie miałbym iść z buta. No i dobra. Cyk. I zaraz oczywiście dojdziemy tam do Agi. Moi drodzy, ogólnie od stycznia planuję dość duże zmiany. Nie chcę zbyt dużo zdradzać, ale no trochę będziemy się opierać z niektórymi seriami na zasadzie łapek w górę. No wiadomo, im więcej łapek w górę, tym lepsze po prostu zasięgi. Więc jednak na to będę naciskał. Wiem, że już, że większość youtuberów i tak dalej tak robi. No ale naprawdę zauważyłem, że filmy łapią naprawdę mnóstwo więcej wyświetleń, jak jest te 10 czy nawet 5 łapek w górę. Dobra, ty już gdzieś latasz na lewo, czy ty przeszłaś przez te drzwi, czy poszłaś do góry w ogóle? Nie, na górę poszłam. Dobra, jakieś klucze już miałaś, czy nic? Nie. Dobra. Ja sobie te drzwi rozwołam, znaczy drzwi. A wiesz, że możesz kliknąć prawym przyciskiem myszki i oni się samo otworzą? Ale ja chcę to mieć. A, okej. Okay. Już fajne. Już się nie czepiam. Tu nie pamiętam, czy były jakieś pułapki pod skrzynką. O, fuck! Jakieś kurwa... Pająki słyszę już. Nie, to nie był pająk. Silverfish? Te takie srebrne? Nie, jakiś robaczek. A, no to te silverfishe. Ty będziesz teraz rozpierdalać każdy tego, tak? Tak, bo chcę to. Fajne to jest, nie? Bardzo fajne jest to akurat przejście. No. Wiecie co, jednak jeszcze trochę zobaczę, może jakoś... Ajajaj, no to nie jest na pewno wina... Forge Fast... Quality... Ja tu trochę mam poodpalanych, więc wszystko się postaram ewentualnie ustawić na Fast. Bo rozumiem, jakbym miał jeszcze w cholerę programów odpalonych, ale nie jest dużo tego. Więc może jak... Tutaj trochę zaawansowanego przejdźmy na fast.
ograniczone. Dobra, powinno być ok. O, a nasze Staszki się stykają. Wow, wow. Aha, ty jesteś tu. Płotek? No właśnie, ciekawa sprawa jest z tym. Bo nie da się tego rozwalić. Aha, i to się samo jakby tworzy. Mhm. Dobra. No tu już widzę, że jest motyw właśnie magicznego... O, jak to się nazywa? Czerwony proszek. Redstone'a. Ty prowadzisz mnie przez taki labirynt z tego. No to co ja ci zrobię? No nic, no. Ogólnie to i tak zaraz wrócimy na dół. Bo iść w górę możemy iść faktycznie, ale bym jeszcze to pomieszczenie na dole, co zostawiliśmy, zwiedził. Może, bo mogą tam być już pierwsze klucze. Ale tam na dole już nic nie ma. A tam byłaś w tym pomieszczeniu? Oj, pierdolony, jaki skrabeusz. Co jest? No ja tam wszystko na dole chyba. Gnoju, ty pierdoluny, zostaw mi makrele. A ty na górze jesteś, dobra. No i tutaj właśnie po to był potrzebny budulec. Bo ogólnie możemy się bawić ze skakaniem, nie skakaniem. Tylko, że to jest jakiś mechanizm tutaj właśnie z redstone'a, gdzie pojawiają się ogólnie bloki, wyskakują i one po 5 czy tam po 5 sekundach znikają. Dlatego wzięliśmy ten budulec, aby ustawić się tutaj w rogu i po prostu się windować do góry, nie? O, jest nawet... to się nazywa. Gdzie chce skeleton ze mną walczyć? Wynocha. Mówię, no, spodziewałem się, że to będzie dość długi odcinek. Mam nadzieję, że w mniej więcej tak w pół godziny się tu zatrzymamy. W pół godziny materiale się zatrzymamy. Ale to jest dziwne, bo one są groźne, ale w ogóle nas nie atakują te moby. Jeżeli chodzi o te, wiesz, przemienione nie. Trochę gasty. Gasty. A, to nie, to nie atakują mnie. No w ogóle nie atakują. Co tak jęczy? No to, no te gasty... O dobra, już atakują. No te gasty właśnie. Dobra, ja pozbijałem spawnery, wszystkie, chyba wszystkie. Nie, to nawet tam tutaj poszło dość szybko. Co się wkurwiasz już? No, traktorek się odpalił. O! Gdzie jesteś, padało? Ja jestem na górze tutaj. Nie ty! O Endermana mi chodzi. To nie było o tobie. Ech, te nie mogę być w centrum uwagi. Dobra, tu nic nie ma, to jakieś wodne bariery. Fucking bitches. Tu będzie trochę latania. Dobra, na... Jakby co, ja będę czekał na ciebie na górze tutaj, nie? No, to sobie poczekasz. To ty nie wspinaj się, po to właśnie wzięłaś budulec, żeby tutaj się windować do góry. No, mówiłeś. Ja sobie zajaram, mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza. Ale w końcu mam odpowiednią ilość FPS-ów. Nie zacina nic. Na DPI myszki mówię, to jest wszystko do wyczucia, nie? Dobra, ty już jest tu. Tak dobrze, że ten cały czerwony proszek taki, co tutaj lata, cię nie bierze i nie niszczy bloków. Mhm. A powinien. Ale nie narzekamy, jeżeli jest lepiej dla nas, to... Cholera jasna, znowu tu czuję zabawę z tymi blokami. Kurde, no. Jakbym zrobił niżej. No ja zostanę tylko po 3 dni. Dobra, lecę do przodu na YOLO. Okej. Okay. Cholerne YOLO, akurat tutaj to nic nie da. Tego bloku nie przebiję, tu muszę przeskoczyć. Co za kurestwo, jak ja nie lubię tego już. Już mnie wkurwiają te bloki, nie przypominam sobie, żeby... W seriach, które oglądałem, te bloki w ogóle się pojawiały.
Dobra, tu co masz dwa? Musimy chyba górą przejść. Aha, tu mi jeszcze niszczą te bloki. Okej. Okay. To mi się pojawi blok? Oczywiście, że mi się pojawił. Ale szybko przejdę. Nie, to są jakieś schody? Chyba tak. Tutaj? Kurwa, i znowu to. A, potrójna bariera, no. Dobrze, że poczwórny nie zrobili. Okej, okay, jakoś przeszłem. Nie wiem jak, ale przeszłem. Uaa! Dobra, to jest brzydkie. Ty tam próbujesz z tym walczyć. Wkurwiające to jest, co? Brudnie. Jeszcze Staszka jest. Zaście widziałeś, jak oberwał. Nie wkurwiajcie kobiety, pamiętajcie. Dobra, mamy skrzynkę, a tu jest żarcie, więc żarcie się w miarę i tak nam przyda. Dobra. Tutaj pokaz, chociaż... Nie, kurde, sadzonki nie potrzebujemy, bo w sumie wszystko to mamy. Tutaj jest też nic, a my lecimy wyżej w takim razie. Powiem wam, że szczerze dość szybko nam idzie ta wieża, spodziewałem się, że i tak to będzie trochę wolniej szło. Ale tu już mamy właśnie w cztery strony świata i zobacz, Aga. Tutaj będziemy musieli umiejscowić cztery klucze. Żeby po prostu przejść dalej, bo tu jest droga już do głównego bossa. A my musimy teraz po tych takich wieżyczkach brać i polatać. Gdzie cię coś lało? Tu jest? Tutaj było cię lać? Co ty robisz? Trzecia jest za tym, bo nie da się tego zbić. Więc sobie to zbijam. No właśnie chciałem to powiedzieć. Jak ty to zrobiłeś niby? Prawy przycisk myszki naciśnij. Myślałem, że ty już to próbowałaś i dlatego tak ci się to spodobało, że chciałaś do domu to zakosić. Bo tam, no nie. No bo tam dobra, tylko te jedne drzwi, właśnie tam gdzie ci te klucze pokazywałem, nie? Że to się nie da zrobić. A ty pewnie pomyślałaś, że ogólnie teraz tutaj musimy się wszędzie przekopać po bokach. Dobra, te wieże są poniszczone, więc tu trochę parkura będzie. No ale niedużo. Może ten... A zajebałem Staszkowi. Jak mogłeś? Twojemu Staszkowi. Mojemu? Co ci makrela zrobiła? Jaka bajeczna makrela, co mi zrobiła? Nie wiem, po prostu się paliła i ten dźwięk mnie już denerwował. Dobra, ty prowadzisz. Zobaczymy. Gdzie nas ty prowadzisz? Usłyszę pająki u góry, więc to może być dość kolorowo. A tu są kolejne trzy drzwi. Dobra, trochę będzie zwiedzania. Tak jak mówiłem, no to będzie dość długi odcinek. Ale wkurwia mnie to naprawdę, że znowu mi FPS-y spadają do 30. O, w tych właśnie skrzynkach powinny być klucze. A, jeszcze u góry trzeba zniszczyć blok. Ale nie ma. Czekaj, co to jest? Okej. Okay. Kurde. Ja i moja arachnofobia. Chociaż to jest nic przy tych pająkach, które w przyszłości będziemy lać. Dobra, no. Kurwa, Chopper, pchasz mi się i nic nie widzę przed sobą. To jest jedyna wkurwiająca rzecz właśnie w tych mobach. Że zamiast pomagać, one często nas jeszcze bardziej denerwują. Tutaj mamy tylko gacie, Firefoxy, no i jakieś sztabki. O, i mam klucz, Tower Key. Okej.
To jeszcze tam będzie 4 brakować, no i w sumie tutaj ta wieża już jest zrobiona. Możemy iść na boki teraz, piętro niżej. Tam wiesz, tego już śmieciowego bupu nie zbieram, nie? Nie są śmieci. A co tam było takiego ciekawego? No, jakieś sztabki, nie wiem. Zapytasz się mnie, ja zbieram cokolwiek. Coś, co ładnie wygląda. Okej, dobra, ja teraz tutaj na prawo poleciałem. Zobaczymy, czy tu coś będzie, czy nie. Staszek. Tutaj, o, mam drugi klucz. Fajnie, szybko dość to idzie. Już mamy 2 klucze. A, i koniec tej wieży. Zaraz się okaże, że wszystko będzie w jednej gałęzi. Nie musimy tego aż tyle szukać. Okej, czyli tutaj też już jest wszystko. Ty poleciałaś na lewo, z tego co widzę. To ja jeszcze do tyłu polecę. A, do tyłu jest balkon tylko zrobiony. Bajeczna makrela grzecznie czeka na dole. Nie, makrela jest ze mną. No, teraz się chyba tepła, ale przed chwilą jeszcze była na dole. No. Hehe. Dajmondy? No. A i tu jest wyjście na górę. Ale dobra, tu są jeszcze drzwi po boku, widziałem. A, też wyjście na balkon. Dobra, czyli to jest puste rozgałęzienie. Tu nic nie ma ciekawego. Więc musimy teraz wrócić tam, gdzie byliśmy na początku. I wybrać kolejny jakby korytarz. To było piętro niżej. A, tu była zabawa z parkurem. Parkour, no, ale jeżeli chodzi o Minecrafta, to też chcę trochę zmienić koncepcję Minecrafta, bo już nie będę robił na zasadzie 2 streamów tygodniowo z Minecrafta, tylko myślę, że mogę zostać przy jednym, ale przy jednym zostanę, jeżeli chodzi tutaj o nasz, oczywiście tutaj multiplayer z Agą, no i myślę, żeby ewentualnie drugi live z Minecrafta po prostu poświęcić nagranie na jakichś mapkach, znaczy na prywatnych serwerach, wiecie, jakieś Bedwarsy, czy ewentualnie, dajmy na to, nie wiem, Igrzyska Śmierci. Ja bym chciał bardzo wrócić do Igrzysk Śmierci, bo kiedyś naprawdę dużo grałem i bardzo mi się podobał ten, tak jakby, tryb. Ale nie wiem, czy to teraz, czy jeszcze teraz funkcjonują takie, o Jezus, ile pająków, takie serwery, czy to już po prostu zostało odłożone w kąt. No to były czasy mniej więcej, wiecie, jak film wychodził, Igrzyska Śmierci i tak dalej, co po prostu był dość duży na to vibe, nie? Dobra. Teraz ja się będę bawił. O, ale duży. Ale dusi. Będę teraz nam napierdalać pod uchem. To chopper, tak? Tak, to chopper tak chyba śmiga. To rozkminiesz, jak to zrobić? Mhm. Nie, ja pójdę za tobą. Dobra, tu nic nie ma. Dobra, to ja idę tymi drzwiami tutaj w takim razie. O wiele szybciej to zwiedzimy. Kurde. Nie, aż takiego parkura to ja tu nie chcę stosować, bo boję się, że spadnę. Jeszcze mój głupi tego pewnie mobek mnie zwali. Tu też nic nie ma, a do góry? Gdzie jest góra? Gdzieś słyszałam creepera. Creepery się słyszy? No, jak się ten. Jak się o coś obiją? Nie. Jest na dole, pierdolony. Ja wiedziałem, że creeper ma nie tempo. No, jak się zaczynają podpalać. A, dobra, w tym sensie. Dobra, ja klucza u siebie nie mam. Strata czasu. Dobra, i tak muszę tu zejść niżej. Tylko jak to teraz dość mądrze zrobić. No, oczywiście on się wpierdoli w ogień, bo by było święto, gdyby gdzieś nie wpadł.
tutaj? Tutaj ty poszłaś z tego, co widzę. To ja sobie pójdę w tą stronę. Mamy dwa klucze, zostały nam jeszcze dwa do zebrania. Aha! Creeper, wiesz jaki był Creeper? Z wełną na głowie. A, no to widziałam, zabijałam go. A ten miałem takiego samego w osobnym pomieszczeniu. To jest chyba w ogóle ich spawner. Bo już drugiego takiego dorwałem. No co tu się tak tli? Dobra, Chopper, wypierdalaj. Dziękuję. I jest pajojajo, nawet trzy. Okej. O, słyszę blazy, a ja mam kolejny klucz. Jeszcze jeden klucz nam został. Te takie zielone bombki, nie? Taki nie wiem, jak to nazwać. Chociaż już wiesz, jak klucz chyba wygląda. Nie. No, dobra, chuj, to będziemy jakby co wracać i szukać ponownie. Ale nie umiem czytać generalnie, nie? A no generalnie dobra, o tym nie pomyślałem. U mnie nie było. Dobra, to jeszcze jedno tutaj pomieszczenie zostało do tyłu. Ktoś tutaj jest zjarane, więc... O! Boom! Headshot! Ja se ładnie przy ścianie, nikomu nie przeszkadzam. O, dzień dobry. Zamknij ryj! Dobra, zabity. Oj, Creeper. No nie podejdziesz tu, co? Okej. Nie wiem, czy to miał być jakiś motyw, że ta głowa miała inaczej wyglądać Creepera, czy on serio miał mieć wełnę na głowie? Aha, okej, uważaj. O! Aha, tu jeszcze dwa są. Dzięki. Jakim cudem nie spadłeś? Ja? Jakim cudem? Bo szybko uciekłem do ściany. Dobra, mamy wszystkie klucze. Mamy wszystkie cztery klucze. Możemy iść w końcu na dół teraz. Jak już weszłeś na górę, to zapraszam na dół. Dzięki, fajnie. Dobra, i chyba po Urgaście następne mobki, jakie będą, to jest... Yeti i chyba Królowa Lodu. Ja naprawdę chcę zobaczyć reakcję Agi na budynek tego z Królewny Lodu, jak po prostu tam wejdzie. Te szmaragdy, jak ogólnie to jest zrobione. Dobra, czy tu możemy bezpiecznie spaść na dół? Chopper próbował, ale się cofnął. Spoko, jest git. Jeszcze żyje. A dobra, bo to był taki motyw zrobiony. A, plus jeden. O, i widzę, że nawet pająk się obok ciebie z tobą kąpie. Dobra, i my jesteśmy już w tym pomieszczeniu. I drzwi są tutaj. Tutaj? Czy z drugiej strony? Czy to jeszcze nie jest to w ogóle pomieszczenie? Nie, tutaj, dobra, sorry. No i dobra, mam cztery klucze, więc... Teraz muszę nastawić. Już ci mówię. Tu. Dobra, i zrobimy tak. To mogę w sumie wywalić, bo jest niepotrzebne. Trzymaj. I ty weźmiesz i tutaj dwa klucze włożysz. Miejsca w ekwipunku nie masz? Nie mam. Dobra, ja też muszę tutaj zamienić miejscami. No i dobra, normalnie musisz najechać na to i tutaj kliknąć, nie? Puf, puf. I pum, pur, bum. Dobra, mam nadzieję, że tu żadnych kluczy nie będzie, bo nie pamiętam, czy to było jednorazowe zbieranie, czy wielokrotne. Spadają z góry. Się biją, powiem ci, że w tej zbroi to... O, ty już poleciałaś wyżej. Dalej są jakieś skrzynki. Zbierają skrzynki. Walić to. A tu są za to spawnery. Dobra, ja muszę coś... O! Mini tego, gast. O, ty, ten creeper ma normalną czapkę. O, shit. Myślałem, że spadłaś na dół. Prawie. Dobra, a my lecimy na górę jeszcze.
kolejne cztery pary drzwi. Ale jesteśmy już na pewno bliżej niż dalej, jeżeli chodzi o wchodzenie na górę. Chociaż ta wieża to i tak nie jest ten cel. Bo już z tego co widzę... Chociaż może jednak będzie tu przejście na górę. Tu jest balkon. Tutaj może? Okej. Okay. A, tu będzie dość szybko. Też fajny jest motyw z tymi drzwiami, że nawet... No właśnie chciałem to powiedzieć. A nie, ty jesteś w ogóle w innym miejscu. Myślałem, że to ty się bawisz tutaj. Gdzie jesteś? No ja poszłem w korytarz na lewo. Nie pamiętam już. No chyba na wprost. Mam klucz. A, czyli dalej będzie zabawa z tym? No, najwidoczniej. No dobra, ja też mam klucz, faktycznie, będą znowu. Chociaż, no już jesteśmy dość wysoko. Więc wydaje mi się, że to już będą ostatnie. W ogóle musimy znaleźć drzwi od tego, bo przecież my jeszcze drzwi nawet nie mamy odnalezionych teraz. No. Więc na razie, wiecie, będziemy zwiedzać dookoła. No i zobaczymy, ile nam to tak naprawdę zajmie. O, to jest Stone Creeper. Uff. Nie wiem, czy ja za tobą czasami nie poleciałem, bo dość tu jest czysto. Chociaż nie widzę, żeby były porozbijane spawnery. Nie, tutaj akurat cię nie ma. W sumie no my standardowo widzicie, mówimy, no idziemy razem, ale zawsze jest tak, że się rozdzielimy i każdy pójdzie w swoje strony. Z jednej strony wiecie co, dobrze, bo faktycznie szybciej nam to pójdzie. Ja już mam... ja już mam dwa klucze, czyli jeszcze jeden klucz został do odnalezienia. No i zostały jeszcze drzwi oczywiście. Tu nic nie ma, tu nic nie ma. Wracajmy do naszego rozwidlenia. Czy ty poszłaś? Dobra, ty musiałaś tu iść. Jeszcze się wspinasz na górę, czy ogólnie już... Tak. Dobra, czyli... Tak, ale nie weszłam schodami. Tu jest skrzynka rozbita, więc nie wiem, czy ja już tu byłem akurat. Chociaż z tego, co widzę... Dobra, tutaj nie ma. Z tego, co widzę, to ogólnie ja jestem w dobrej wieży. Bo w sumie byłby w dobrej wieży. No ale dobra, tu też nic nie ma. Dobra, tu musiałaś być ty, bo widzę, że są posortowane rzeczy nawet w skrzynce, które zostawiłaś. Mhm. Aha, ty ogólnie nade mną biegasz. Czyli tu jesteś. Czy idziemy na skróty? Nie, bo tu jest... To byłam, to nie mam. Znaczy ja tu też ogólnie byłem już. Czyli musimy zwrócić się jeszcze. Znowu zejść na dół. I szukać jakichś innych drzwi ewentualnie. Nie. Bo tutaj my... Tak, tutaj nam creeper wybuch. Tu są zejścia, ale ja tu nie pamiętam, że tu były jeszcze jakieś w ogóle drzwi na bok. O, creeper. Okej. Okay. Ale to jest do góry. No i jeszcze u góry chyba nie byliśmy. Nie. U góry akurat nie byliśmy, no. No jakby co mam te klucze dwa, to jeszcze i tak musielibyśmy znaleźć jednego. Chyba, że spinamy się do góry. O Jezus, ile tu ich jest. Dziadostwa. Aaaa! No dobra. Tu musimy iść na górę.
I tu się boję z tego, że właśnie będą nam rozbijać bloki, te całe promienie. Dobrze by było spróbować. No zobacz, bo ogólnie jest motyw taki, to co chciałem ci wcześniej powiedzieć, że tutaj mamy tą całą wajchę, nie? Klikamy wajchę i wystawiają się bloki i musimy po prostu podejść na kolejną jakby platformę, nie? No. No bo one zaraz zaczną znikać. No, dużo czasu to zajmuje. To w chuj czasu zajmuje. No, w chuj czasu to zajmuje, tylko też nie zawsze jest, jakby to powiedzieć. Na początku okej, damy bez problemu radę tutaj poskakiwać, ale po to wziąłem te właśnie bloki. Coś ty zrobiła? Co ja zrobiłem? No nie wiem, bo przecież ten blok na początku szedł do przodu, a teraz do góry wszystko poszło. Przecież ja nic nie zrobiłam. Ja tylko piepera chciałam. Czekaj, jakbym bez kitu tak strzelił? No, windujemy się do góry, nie? Będzie najrozsądniejsze. Mhm. Tylko modlić się, żeby to nam nie zniszczyło bloków. O, słyszę gasty. Blazy, sorry. Czy jesteśmy już blisko celu? Ale się wkurwię, jeżeli się okaże, że te klucze, które teraz zebraliśmy, są tak naprawdę niepotrzebne. Nie wiem, tak to chyba by nie było. No, ten mod też do końca nie jest dopracowany. I to już wiem, bo na przykład ostatniego bossa w ogóle nie ma w Twilight. I nie wiem, czy w końcu to naprawili, czy nie. Bo już Minecrafta też kupę czasu nie grałem. A no w sumie z 5 lat chyba już Minecrafta nie grałem. I dopiero ta seria do nagrywania jest takim jakby powrotem do tej gry. Dobra, brodawki nam w sumie też nie są potrzebne, nie? Ty już weszłaś tutaj na górę, czy dalej jesteś na dole? Nie, ty jesteś na dole. Bo mi się skończył budulec. A, no to trzeba umówić, to ci zaraz rzucę. Jak robiłaś te całe tak jakby drewniane... Fuck. Okej, widzę, że spadłaś, ja ci na to drewniane, co tam robiłeś, rzuciłem 64 dyrta. Fajnie. Spoko, ja sobie nakopię. Tak. Chyba też tu będę zwiedzał powoli górę tak naprawdę. Nie wiadomo, czy tu nie będą zaraz kolejne właśnie pomieszczenia. Bo te klucze mnie jednak intrygują, no. Wydaje mi się, że jesteśmy na takiej wysokości, że to nie powinno być potrzebne. Ale no nie wiadomo, jak te korytarze tak naprawdę prowadzą jeszcze wyżej. Dobra, tu klucza na przykład nie ma. Tu już są tylko jedne drzwi do przodu. Skeleton. Tak, są znowu. I powinniśmy mieć 4 klucze. Ja mam jeden. Ja mam 2. A przecież wszystko wszędzie zwiedziliśmy, wszystko sprawdziliśmy po skrzynkach. Więc coś się albo nie wczytało, albo ewentualnie mopki zniszczyły. Nie sądzę. Pewnie coś przeoczyliśmy po prostu. Co, chce ci się wracać, czy ewentualnie trochę oszukamy? Jak oszukamy? No, że po prostu wejdę na game moda i zespałnię ten brakujący klucz. No bo odcinek zły i tak... człowieku. Odcinek i tak będzie dość długi, a naprawdę, jeżeli mielibyśmy teraz wam jeszcze zająć dodatkowe 15 czy 10 minut na szukanie tego ostatniego klucza, no to by była tak naprawdę strata czasu, no a nie chcę oszukiwać, nie wiem jak Aga na ten moment, ale mi na przykład dość mocno będzie zależeć na czasie. Dlatego dzisiaj nawet jeżeli... Przepraszaj widzów, że będzie mąż. A czemu mam przepraszać widzów? Wszyscy widzieli, ile jest tutaj łażenia tak dokładnie.
widzieli, ile trzeba nalatać, żeby to wszystko zebrać, więc myślę, że nie będą źli, nawet jeżeli tak faktycznie zrobią. A jeżeli mam ich zanudzać na zasadzie, że wiesz, przez 10 identycznych pomieszczeń przechodzę, klikając każdą skrzynkę, patrząc, czy jest ten taki zielony wichajster, no to myślę, że już faktycznie na tym etapie nagrywania tego odcinka, no to już raczej nie będą źli, jeżeli faktycznie zespałnie. Próbowałem brzmieć mądrze, wyszło mi? Co? No, to ten. O, kurde, robaczek. No, on walczy się ode mnie. Co to? Borer Essence, kurwa, co to? Jakaś esencja borynu. O, jesteśmy już w etapie chyba końcowym, serio. Jak te drzwi otworzymy, to już powinniśmy być przed bossem. Dobra, no to moi drodzy, odpalam game moda i szukamy tego tower. Odpaliłem czy game moda? Odpaliłem, ale... A, dobra, tutaj. To się nazywało tower. A się okaże, że w ogóle nie ma tego klucza. Nie, jest Tower Key. Macie jedną sztukę, jesteście świadkami. Widzicie tutaj wszystko. Przepraszam, ale mówię, no. To by zajęło zbyt dużo czasu teraz cofnąć się do wszystkich pomieszczeń i wszystkie pomieszczenia poprzeglądać. Ja tam wejdę za pół godziny. Wystarczy, że skopiesz tą kolumnę, którą teraz tego kopiesz. Wystarczy, że skopiesz tą kolumnę, którą teraz kopiesz. I po prostu odbierzesz, bo tutaj cały czas jest ten mój dirt na tym drewnianym. Jakby co tutaj, moi drodzy, trochę przyspieszę materiał, zanim Aga wejdzie. Chociaż nie, widzę, że. Dzięki. Widzę, że jej dość to płynnie idzie, więc okej, okay, nie było tematu. Nie, bo ja potrzebuję. Boże, poprzestawiało mi się wszystko. Czego? Ja mam znowu zawalony cały ekwipunek śmieciami. Ale sobie w szamie. Nie wiecie, z tym sprzętem, co my mamy, to walka z bossem będzie też szybka, nie? Podejrzewam, że to będą 2-3 hity i po bossie. No daleko to nie ma, no musimy tutaj na tą platformę się dostać. Więc może jeszcze jakieś 3-4 korytarze ewentualnie. Odcinek już w granicach, wam powiem. Albo nie powiem. Chwila. W granicach. No w granicach już, już materiał około pół godziny, jak nie więcej trwa. Więc czy to wlazłam? O, wlazłaś. Jej, wlazła! Więc chodź teraz do góry. Wkładaj. Wykładaj swój klucz. I lecimy się znęcać nad kolejnymi gastami. Wow, 300 FPS-ów. Co to się stało, że nagle aż tyle miałem? Gdzie są? O Boże, gdzie są te drzwi? No, piętro wyżej. Jeszcze wyżej? Tutaj. Ziemnik. Jewłem. O, ty. Pam, para, ba. Kolejny etap po ciężkiej pracy wykonaliśmy. Wcale nie oszukaliśmy, nie, nie. Absolutnie. Boże, kolejne drzwi. Ja już też tak reaguję, powiem ci szczerze. Aaaa! Już się zaczyna, już mi zaczyna psycha siadać. Kurwa, i kolejne zniszczone. Oj, tu już miała dość parkura, co na dzisiaj? Mhm. Co mnie podpaliłaś? To są kolejne cztery pary drzwi, ja już chcę bez kluczy. Boże,
No nie. Nawet nie mów. Dlatego tak jak mówiłem akurat w poprzednim odcinku, że materiał z tej wieży będzie dość długi. Okej, tu jest. A ja sobie postawiłem tego klocka, bo jakże inaczej. No tam jest jeszcze skrzynka. Okej, tu jest wejście do góry. Tutaj spadają te pająki. Okej, tutaj zniszczyć to. Jeszcze się zdążyły zespawnić, cholery. Zresztą nie wiem, jakoś tak dziwnie, jakby w ogóle nie przyjmował obrażeń od tych pająków. Aha. Ale mnie prawie wybiegło, ale nie dałam się. Dobrze. Okej, weszłem na kolejną wieżę. I tu też nic nie ma. Tu mogę w sumie spać w dół. To tak samo. Jest jedno rozgałęzienie zwiedzone. Ty poszłaś do drugiego, widzę. Tu jest balkon. A tu muszę sobie sam drogę zrobić, bo... Ach, architektura wnętrz jest tej na dość niskim poziomie. No, tu na samej górze nic nie ma. Ołoże. No, podejrzewam, że my już musimy iść tylko schodami do góry tak naprawdę. O, tu jest jakaś skrzynka. Okej, okay. A co tam jest? Eksperyment. Nie chcę mi się tego zbierać. To i tak jest jakiś pewnie gówniany materiał, niepotrzebny do niczego. Okej, tu jest jeszcze niby wejście do góry. O, hello. Hej. Co tu jeszcze? Cyk. Cyk. Już mi się zaczynają kończyć materiały budowlane. Budulcowe. Budowlane. Akysz. Cyk, cyk, cyk. Ty, ale powiem ci, że świerk na tych teksturach ma bardzo ładną teksturę. Tak, świerk na tych teksturach ma bardzo ładną teksturę, masz rację. A, okej. Okay. Ogólnie bardzo ładnie wygląda. Dobra, jebać. Tutaj też nic nie ma. Musimy iść serio tymi schodami po środku. Tu tam byliśmy, proszę nas nie wkręcać. My tu. Albo nie tu. No nie, to ja weszłam. Co jest kurwa, to nie ma przejścia tutaj, do tej wieży? Czy piętro niżej coś było? Nie no, chyba nie. Dobra, macie rację. Nie ważne. Czemu się śmiejesz? Nie, wcale nie widzę, jak oszukujesz i przekopujesz pomieszczenia. O, patrzcie, on chce oszukać. Przepraszam bardzo, to nie jest dorobienie klucza. Nie wiem czemu, ale mam takie głupie przeczucie, że my już tu kurwa byliśmy. Nie, bo nie ma tego. Nie ma budulców. O, właśnie, nie mam budulca. Kurde, ja też. Dobra, kopię się do góry, jakby sobie te ściany rozwalał. Żeby mi tylko bloki nie znikały. Chociaż może mi starczy. Nie, tapisz do siebie jakby co. No, będę musiał tak zrobić. Nie, nie starczyło. Raz, dwa, trzy, cztery. Najgorzej będzie tu właśnie zrobić. Się zastanawiam, kto we mnie strzela, nie? Mhm. Mam jeszcze netherraka 7 i chyba na styk akurat starczy. Tylko Staszek, wypierdalaj proszę.
Czyli tu już promień działa. Jaki promień? O kurde. Kurwa, tracę bloki, jak tak robię. Chyba, że jeszcze wyżej wejdę. Raz, dwa. Dobra. Ja mam trochę chujowo, bo ja mam siekierkę z diamentu, a nie tą ultimate'ową i trochę to zajmuje. Weź mnie do siebie, tepnij teraz. Uważaj tylko, żebyś się nie ruszała tutaj. Tak? Tak, okej. Okay. Dobra. Czekaj, ja zejdę. Dobra, no. Dawaj, kop, rąb, rób co chcesz. Ważne, żebyśmy się dostali tutaj do tej platformy i to już powinien być finisz tej wieży. Tylko nie możesz stawiać w tej... Nie, tak nie stawiaj bloków, bo ci zaczną znikać. Skopmy, wiesz, jeszcze wyżej, żeby idealnie do góry się dostać. Tam, gdzie nie będzie ten redstone sięgał. Jeszcze jeden jakiś... A mam schodki jeszcze. Jezus, wszystkim się ratuje, co mam. Okej. Okay. Uważaj. A duch. O. To byli ukryci jeszcze. Nie ze mną takie numery. To jest jakiś spawn, czy co? Nie rozumiem motywu tego. Chyba też nie do końca. Kardik reaktor. O. A tu brakuje dźwigni albo redstone'a. Dobra, idziemy do góry walić to. Chyba, że chcesz tej redstone po... O, to by tak faktycznie pasowało. No, kurde. Czy ty musisz się pchać? Z tej strony też pasuje. Tutaj do środka. Co ty zrobiłeś? Nie wiem. O kurwa! Nie pierdol. Jezu! Jak ja się przestraszyłem. Pamiętasz, tutaj była taka... Pamiętasz, to była taka kwadratowa kuleczka, co trzeba było redstone wpychać do góry, nie? No. To wiesz, co się stało? Nagle ten blok zamienił się na blok diamentu. Z bloku diamentu to zaczęło jakieś robić dziwne, jakby czarną dziurę. Ale ja widziałam. A, no to wszystko widziałaś, no. No dobra, no to to jest to samo. O Jezu, naprawdę? Czekaj, daj mi najpierw zrobić drogę. No ta, na spokojnie. Mogę reaktor uaktywnić. Pam, param, pam, pam. No, no. Ja myślałem, że 300 taki starczą tutaj. A i tu jest kolejny ten sam motyw. Zaraz wejdziemy na górę, to będziemy mogli brać i... A, no i jest. Nasz gast. Ty nie widziałem. Gast krew. Urgast. Opaj. Stój, gdzie ty lecisz? Ja mu zadaję jakieś w ogóle obrażenia? Słuchaj. Gdzie on jest? No nad tobą. Przed tobą dokładnie. O. No zadajesz. Dobra. I teraz tutaj się powinna pojawić jego skrzynka. A jest. Skrzyneczka pojawiła się. W powietrzu.
I ogólnie jest bardzo fajny motyw, jeżeli chodzi o jego przynajmniej głowę. Bo jeżeli postawisz redstone, no to ta głowa tak fajnie lata. Tak jak jest ze smokiem, że jego paszcza się rusza. Mhm. Weź mi wyrzuć te rzeczy. Mhm. Żeby mi właśnie też achievement się wbił. Okej. Dobra, teraz zobaczmy jeszcze, jak jest następny achievement. Nie ten przycisk, jak zwykle. Statystyki, nie statystyki, osiągnięcia. I zobaczmy Twilight. Bo teraz będziemy walczyć z... Dobra, gdzie jest Urga? Snow Forest Chill. Czyli teraz Yeti. Teraz z Yeti będziemy walczyć. I Yeti już też mam gotowe, ale to już będzie motyw na kolejny odcinek. Wyrzuć mi jeszcze raz tą głowę, bo mi chyba nie zaliczyło. No, teraz dopiero. Dobra. No dobra, moi drodzy, chodź tutaj się ładnie przy ścianie ustawimy. No i co, moi drodzy? Ja mam nadzieję, że odcinek się ogólnie podobał. Wyszedł dzisiaj dość długi, ale chcieliśmy dobrze dość splądrować tą wieżę. Sami widzieliście, że niestety raz był motyw, gdzie musieliśmy oszukać i zespawnić ten klucz, bo odcinek był jeszcze przynajmniej z 15, z 10 minut dłuższy z szukaniem tego klucza. No i co? No i mam nadzieję, że po pierwsze odcinek się podobał, tak? Jeżeli odcinek się podobał, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, dajcie suba. Mamy jeszcze na styczniowy event, postarajmy się wbić jak najwięcej subów. No i co? No ja się z wami żegnam. Nara. Aga, żyjesz? No, mówiłam tak. A, teraz było słychać. Jeszcze raz. Głośno. Krzyknij, wyduś to z siebie. Dobra.